Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Rozmowa dnia Radia Sud. W studiu obok mnie już uśmiechnięci Daniel Tarchała i jego gość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie Maćku, witam Państwa. No bardziej uśmiechnięty Piotr Psikus, bo otrzymał ostatnio absolutorium, prawie jednogłośnie. Gratuluję Panie Burmistrzu. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję. Witam Państwa serdecznie i pozdrawiam. Panie Burmistrzu, co to znaczy to absolutorium, wyróżnienie? To Pan powiedział na gorąco od razu po udzieleniu na pewno i satysfakcja, mobilizacja do dalszej pracy. To wyróżnienie, uznanie, że tego, co zrobiliśmy przez ostatni 2019 rok w samorządzie miasta i gminy Kępno, którym mam zaszczyt i przyjemność kierować, zostało przez radnych, wybranych przez mieszkańców naszego miasta i naszej gminy ocenione prawie że w 100% jednoznacznie w sposób pozytywny. To powód do satysfakcji i dumy, ale też powód do tego, żeby nie zwalniać tempa, żeby rok 2020, który już praktycznie już półrocze jego minęło, żeby realizować te wszystkie plany, te wszystkie zamierzenia, które nakreśliliśmy sobie w grudniu 2019 roku, uchwalając budżet gminy na ten rok. Aczkolwiek trzeba przyznać, że sytuacja zupełnie jest po 16 marca inna niż w roku ubiegłym. Świeżo otwarty plac zabaw to oczywiście będzie zaliczało się do rozliczenia za 2020, natomiast z tych inwestycji, które udało się przeprowadzić, najważniejszych, największych w 2019, przypomnijmy? To było kilka przedsięwzięć dużych, przedsięwzięć inwestycyjnych, które zostały zrealizowane, czy zostały rozpoczęte do realizacji, ale najważniejsze według mnie to jest osiągnięcie sukcesu dotyczącego budowy kanalizacji Mikorzyn Krążkowy. To było duże przedsięwzięcie inwestycyjne, największe w roku minionym. Mówię to o tym wspólnie, o tym inwestycji, bo to inwestycja realizowana wspólnie z naszą spółką, projekt przedsiębiorstwem Wodociągi Kępińskie i innymi naszymi podmiotami, ale to również budowa kolejnych dróg, ulic na terenie miasta czy na terenie gminy Kępno, jak drugi etap drogi Olszowa-Kierzno, która była też dużym wezwaniem inwestycyjnym, ale sprostaliśmy temu przedsięwzięciu. To również realizacja innych inwestycji, choćby ulica Ruchu Oporu na osiedlu Jana, na osiedlu Mściwoja w Kępnie. To są te przedsięwzięcia, które są powodem do satysfakcji, ale wiele z których zostało w ubiegłym roku rozpoczętych, a które będą, czy zostały już skończone w roku bieżącym, choćby sala gimnastyczna w Krążkowach, który w sposób uroczysty przecież nie mogliśmy dokonać, a w roku ubiegłym podobna inwestycja została zrealizowana w szkole podstawowej numer 1. Wspomniał Pan podczas raportu o stanie gminy, że zadłużenie gminy to 42 miliony złotych, to jest zadłużenie, to odwołuje się do naszej rozmowy posesyjnej, zadłużenie inwestycyjne, tak to nazwijmy, tak? Tak, tak. To są środki, które w 100% zostały przeznaczone na cele inwestycyjne i udzielający nam kredytów czy pożyczek te instytucje nie mają żadnych oporów, żeby kolejnych takich pożyczek czy kredytów nam nie chcieć udzielać, wręcz przeciwnie. Jak Pan pamięta z ostatniej sesji, Rada Miasta podjęła kolejne dwie uchwały o pożyczkach z programu Jessica na termomodernizację Centrum Społecznego w Mianowicach. To są kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne, które będziemy realizować, korzystając z pożyczki, a wspomnę jeszcze budynek rotacyjny przy ulicy Solidarności 8A, wspomnę przedszkole w Mikorzynie, wspomnę przedszkole w Kępnie. To są wszystko środki, inwestycje realizowane z pożyczki termomodernizacyjnej z programu Jessica w znacznym procencie umarzalnej, czyli to się tak naprawdę stają dotacjami, ale zadłużenie gminy, o którym Pan wspomniał, to jest kwota do roku 2030. Wówczas spłacać tak, przez ten czas będzie, tak? Tak, gdyby ją przełożyć na roczne zobowiązanie, to jest kwota około 3 800 000 zł. Przy budżecie blisko 140 milionów złotych po stronie wydatków przyzna Pan, że nie robi to już wrażenia. Tym bardziej, że Regionalna Izba Obrachunkowa, która regularnie opiniuje tego projekty uchwał każdej dotyczącej zaciągnięcia jakiegoś zobowiązania, czy to jest pożyczka, czy kredyt, zawsze udzielała i udziela gminie Kępno pozytywnej opinii. 42 miliony, tyle ma zadłużenia gmina Kępno, a spółki gminne, których albo głównym udziałowcem, albo jedynym udziałowcem jest gmina Kępno, jak są zadłużone, czy są w ogóle zadłużone? Poza zobowiązaniami związanymi z emisją obligacji spółki Wodociągi Kępińskie i spółki Projekt Kępno,
pozostałe spółki nie mają zobowiązań, tylko te dwie spółki mają emisje związane, wydatkowane zobowiązania w związku z emisją obligacji i wodociągi kępińskie związane ze środkami z pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale to są wszystko, jeszcze raz podkreślam, środki inwestycyjne. Posiada pan stosowną wiedzę, jak duże są te obligacje? Tak, jeżeli chodzi o wodociągi kępińskie, jest to kwota blisko 30 milionów złotych. Proszę wziąć pod uwagę, że w ostatnich kilku latach tempo inwestycyjne gminie Kępno dotyczące inwestycji wodno-kanalizacyjnych, a szczególnie kanalizacyjnych, uległo bardzo dużemu przyspieszeniu. Jesteśmy w tej chwili w przededniu, sądzę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni dojdzie do wyboru i podpisania umowy na budowę kanalizacji sanitarnej dla Szklarki Borku Mieleckiego. I dzięki tej inwestycji będziemy, a to jest inwestycja za 7,5 miliona złotych, aglomeracja Kępno, czyli te wszystkie miejscowości, które są oprócz miasta Kępna w tak zwanej aglomeracji, poza miejscowościami Mechnice i Domanin, będą skanalizowane. Oczywiście mamy jeszcze braki, bo i tempo rozwoju miasta, budowy, powstawania nowych mieszkań, budynków, osiedli jest tak duże, że wodociągi kępińskie czy też samorząd nie jest w stanie sprostać temu tempu rozwojowi się naszego miasta, naszej gminy. Dlatego też zawsze będziemy gonić, że tak się wyrażę, kuliczka dotyczącego, że zawsze będzie potrzeba budowy kolejnych odcinków kanalizacji, wody, kolejnych odcinków dróg, oświetlenia. To jest praca ciągła. A projekt Kępno? Projekt Kępno ma środki związane z emisją obligacji. Jak dużo? Panie redaktorze, 19 milionów. Teraz aportem chyba gmina też wnosiła, tak? Tak, do spółki. Gmina wniosła do spółki aport pieniężny. Jest to związane z rekompensatą, którą gmina należna jest spółce za log obrotowy uregulować, wpłacić. Taka rekompensata została wypłacona z tytułu realizacji przez spółkę projekt Kępno 4 umów dotyczących. Jedna umowa prowadzenia targowiska miejskiego, drugiej strefy płatnego parkowania, trzecia wydarzeń, imprez i obsługi obiektów sportowych, a czwarte prowadzenia basenu aquarium. Nie boi się pan o sytuację finansowo-gospodarczą po 16, jak pan wspomniał, kiedy to te wpływy z PIT-u, CIT-u chyba nie są większe w gminie? Jeżeli chodzi o wpływy z podatku CIT, są to na zadowalającym nas poziomie, natomiast załamanie nastąpiło we wpływach z podatku PIT. I to jeżeli chodzi o miesiąc marzec, czy za miesiąc kwiecień, i za miesiąc maj, to biorąc pod uwagę ten kwartał, te 3 miesiące roku, mieliśmy około 2,5 miliona złotych mniejsze wpływy od planowanych. Zobaczymy, jak w granicach 8 lipca, jak będzie wyglądał PIT za miesiąc czerwiec. No, symptomy są takie, że firmy wznowiły działalności, wznowiły produkcję, a przede wszystkim zwiększyły sprzedaż swoich wyrobów, co niechybnie będzie miało przełożenie na sytuację finansową samorządów wszystkich, bo przecież ten problem nie dotyczy tylko Kępna i cieszę się również z tego, że w końcu w tarczy 4.0 znalazły się środki, o których się mówi, że będą to środkami rekompensującymi dla samorządów utracone dochody. Ze wstępnego wyliczenia mamy możliwość sięgnięcia po kwotę blisko 4 milionów złotych. I na pewno, jak tylko poznamy szczegóły, o takie środki wystąpimy, albo i większe. Skoro mówiliśmy już o inwestycjach zrealizowanych, to te najważniejsze na 2020, rewitalizacja parku i synagogi, byłej synagogi? Tak, to zdecydowanie to jest na numer jeden się wysuwa ta inwestycja o wartości prawie 16,5 miliona złotych. Potem Jessica, o której chwilę temu rozmawialiśmy i wspomniałem, czyli termomodernizacja budynków oświatowych w Mikorzynie, jeszcze raz przypomnę, i w Kępnie, oraz termomodernizacja centrum socjalnego, to również przystąpienie do budowy mieszkań budynku komunalnego przy ulicy Granicznej i termomodernizacja też w ramach programu Jessica budynku przy ulicy Solidarności 8a, to również kontynuacja budowy ulic i całej infrastruktury podziemnej na osiedlu Jana Pawła II, ulicę Nowowiejskiego, ulicę Przyległe, to kontynuacja ulicy Bohaterów Września. Mógłbym jeszcze dużo wymieniać tych przedsięwzięć, które chcemy zrealizować, które chcemy wykonać. To zakończenie budowy modernizacji biblioteki samorządowej.
wiele przedsięwzięć, które kanalizacja Borek Miedenczyński, Klarka, co o której wspominaliśmy, modernizacja kotłowni, budowa kolejnych odcinków sieci cieplnej, podłączanie kolejnych budynków do sieci cieplnej. Wiele przedsięwzięć inwestycyjnych jest przed nami i wiele jest w trakcie realizacji, ale chcę powiedzieć i również choćby ulica Dworcowa, o której trudno nie wspomnieć, przecież to wspólna nasza inwestycja ze starostwem powiatowym, która nas w tym roku czeka, ale mówię o tych przedsięwzięciach, bo chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na taką, że skupiam się na inwestycjach, gdzie są środki zewnętrzne, gdzie możemy pozyskać środki zewnętrzne i takie środki pozyskujemy, bo takie środki występujemy. Ja dysponuję informacją dotyczącą, ile już samorząd, pracownicy urzędu czy jednostek podległych, ile środków już pozyskali za 4 miesiące bieżącego roku. To jest kwota, która jest powodem do satysfakcji i dumy. Mogę powiedzieć tak, nawiązując jeszcze do roku 2019, że łącznie wydatki inwestycyjne gminy Kępno i spółek samorządu kępińskiego to ponad 57 milionów złotych. To rewelacyjna kwota. Nie było takiej kwoty rok temu chyba? Nie było takiej ani rok temu, ani dwa lata temu. Panie burmistrzu, to jeszcze zapytam o inwestycję raczej prywatną, ale z której gmina może czerpać spore korzyści, o centrum logistyczne, które ma powstać w okolicach ulicy Przemysłowej, Dworcowej. Tam gmina chce zrealizować drogę, wybudować dla tych firm, dla tego centrum, które ma tam mieć swoją siedzibę. Dziękuję pan, że pan o to pyta i tak, że tak stawia pan właśnie te pytanie, tak stawia tezę w tym pytaniu, bo ja się bardzo cieszę przede wszystkim, że po wielu latach starań, bo to osobiste również moje było zaangażowanie, że Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa zdecydował się na sprzedaż tych gruntów. Ona była możliwa dzięki również anonimowej pracy wielu pracowników urzędu, którzy wprowadzili stany prawne tych gruntów. To była agencja, miała straszny bałagan, mówiąc kolokwialnie. Myśmy to wyprowadzili i te 27 hektarów gruntu, które zostały sprzedane w pierwszym przetargu, to są tereny inwestycyjne miasta i tereny, które będą dawały gminie Kępno dochód. I to wcale nie mały. Jak policzymy 27 hektarów, to jest 270 tysięcy metrów kwadratowych. Każdy skala podatku. Mieliśmy spotkanie z tymi przedsiębiorcami, z udziałem tymi przedsiębiorcami. Ja stoję na stanowisku, że trzeba nawet kosztem innych inwestycji drogowych w mieście zrealizować tą inwestycję drogową dla tych przedsiębiorców. Kiedy to ma powstać? Bo rozmawiał pan z przedsiębiorcami. Tak, w tej chwili zbieraliśmy od nich uwagi i wnioski, jakie oni zgłaszali, jakie mieli do samej realizacji tej inwestycji i sposobu jej prowadzenia. My chcemy zrealizować drogę przynajmniej o szerokości 6 metrów, gdzie dwa tiry będą mogły się spokojnie mijać, a droga dojazdowa do drogi numer 8, równoległa do drogi numer 8, chcemy, żeby była poszerzona, żeby tam się znajdowało dodatkowe rondo, żeby tam, bo ten ruch będzie tam bardzo duży. No tak, wyprowadzeni na eskę tak, od razu, tak, jedną i drugą. I będziemy starać się o środki zewnętrzne na tą inwestycję. Ona będzie kosztowała ileś tam milionów złotych, bo cała infrastruktura podziemna, na szczęście mamy tam wzdłuż ulicy Przemysłowej całe nasze uzbrojenie podziemne, wodę, kanalizację, gaz, sieć cieplną, etc. I to wszystko chcemy też wykorzystać i podłączyć dla tych przedsiębiorców, bo oni stworzą miejsca pracy, dadzą również samorządowi gminnemu podatki, które pozwolą nam na realizację innych inwestycji przez następnych 12 lat. Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska, prezes spółki Projekt Kępno, zdradziła kiedyś na antenie Radia Sud, że w miejscu, gdzie teraz jest otwarta, znaczy była otwarta przez kilkadziesiąt lat kryta pływalnia. Wie pan, kryta pływalnia? Nie było otwarta. Kępińskie kąpielówki, tak to nazwijmy tak, od razu. Też taką nazwę używam. Tam ma powstać sieć, która dostarczy energię do spółki Projekt Kępno. Baterii fotowoltaniczne. I co było, czym się kierowała spółka, że akurat tam to jest najlepsze miejsce, gmina i spółka oczywiście, tak. To jest najlepsze miejsce. Bo to jest teren gminy, to jest teren spółki. Rozumiem, że nie było najpierw tak, że zamykamy basen, a później... Wie pan, jeżeli ja dobrze pamiętam, redaktorze, to kąpielówki kępińskie funkcjonują od 1933 roku. Śmierć techniczna tego obiektu już była kilka lat temu. Myśmy go reanimowali, ratowali, kierując się również tym, że
mieszkańcy jeszcze starają się, niektórzy korzystają z tego obiektu, ale kiedyś trzeba było trudną decyzję podjąć. Koniec, ani miesiąca dłużej. Ja tą decyzję biorę na swoje barki, ja ją podjąłem, że zamykamy ten akwen w tym miejscu, wykorzystujemy ten teren na potrzeby produkcji taniej energii elektrycznej, którą wykorzystamy na potrzeby projektu Kępno. Natomiast już dysponujemy koncepcją, taka koncepcja została już radnym pokazana, otwartego akwenu przy basenie, jak pani prezes powiedziała. Tak, mamy już taką koncepcję i nad tą koncepcją, nad jej szczegółami pracujemy, spółka zleci projekt wykonawczy i będziemy szukać wsparcia zewnętrznego, żeby tą inwestycję móc zrealizować. Fotowoltaika, kiedy miała być montowana, przypomnijmy, to chodzi chyba o to, że będzie panele będą i na hali widowiskowo-sportowej, tak, i właśnie w tamtym miejscu, gdzie kąpieluszki. Ja muszę powiedzieć, że projekt Kępno nie jedyna spółka, która taką inwestycję chce przeprowadzić. Kolejna to spółka Wodociągi Kępińskie, która chce również baterie fotowoltaiczne ustawić na swoich terenach, żeby mieć tańszą energię. Bo Wodociągi Kępińskie to choćby ponad 220 przepompowni. Każda z nich potrzebuje energii do swoich potrzeb. Żeby wodę wydobyć z ujęć, też potrzeba energii elektrycznej. O ile energii potrzeba na prowadzenie kładzią, nie musimy się tutaj wzajemnie przekonywać, ani naszych radiosłuchaczy. Potrzeba bardzo dużej, więc szukamy taniej energii. A szukacie też środków do finansowania, bo przecież inwestycja będzie kosztować. Tak, muszę powiedzieć, że już projekt Kępno wystąpił do Narodowego Funduszu, albo do Wojewódzkiego, już raz nie pamiętam, i otrzymałem informację, że takie możliwe wsparcie jest. Kiedy miałaby nastąpić inwestycja, rozpoczęcie jej? Chciałbym, żeby po uzyskaniu wszelkich wymaganych dokumentów, pozwoleń, żeby jak najszybciej, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku do rozpoczęcia tej inwestycji dojdzie. A otwarte kąpielisko w przyszłym roku będzie już gotowe? To nie ma na to. To jest proces dłuższy. Ja myślę, że jakbyśmy się upodali do końca tego roku z dokumentacją wykonawczą, to jest bardzo dobra wersja. Czas w przyszłym roku pozyskanie wszelkich pozwoleń, szukanie źródeł finansowania i realizacja w latach 2023-2024. Do Mikorzyna jest fajna ścieżka pieszo-rowerowa, ale gwarantował pan dojazd młodzieży i tym, którzy będą chcieli właśnie korzystać z Ja się z tego nie wycofuję, jeżeli takie zgłoszenia będą do nas kierowane, na pewno taki transport zorganizujemy. Panie burmistrzu, co z śmieciami, dokładnie z ich odbiorem, bo różne oczywiście opinie są. Gmina dostarcza teraz w dane miejsca pojemniki na odpady i mieszkańcy poszczególnych ulic mogą je odbierać, tak? W tej chwili trwa dystrybucja pojemników na terenach wiejskich. W tym tygodniu do środy kończy się dystrybucja tych pojemników na terenach wiejskich w jednej części miasta. Ona będzie jeszcze dalej prowadzona, ale również od 2 lipca, właściwie od wczoraj, oprócz miejscowości Krążkowy czy ulicy Trwale, dostarczanie pojemników, możliwość odbioru pojemników przez mieszkańców ulicy Grabowskiej, Przemysłowej, Mianowic. Pojemniki są do odbioru przy ulicy Przemysłowej. Tam się znajduje nasza główna baza, z której te pojemniki są rozwożone przez ochotnicze straże pożarne i sołtysów do poszczególnych sołectw i przy salach wiejskich lub przy strażnicach OSP mieszkańcy te pojemniki odbierają przy udziale pracowników urzędu, bo są spisywane umowy, nadawane numery indywidualne każdemu pojemnikowi. Każdy właściciel nieruchomości odbiera sobie komplet 5 pojemników. Ale od drugiego, czyli od najbliższego czwartku, ruszamy na coraz większą skalę z możliwością odbioru tych pojemników przez mieszkańców miasta Kępna. I te pojemniki będą do odbioru od godziny 12 do 19 przy ulicy Przemysłowej. Mogę już dzisiaj powiedzieć, że od drugiego to mieszkańcy ulicy Poznańskiej, Towarowej, Dworcowej, Bocznej, Solidarności, osiedla Mściwoja, Bohaterów Września. Tych ulic będą mogli sobie na ulicy Przemysłowej od godziny 12 do 19 w czwartek, piątek i sobotę te pojemniki odebrać. No, nie jesteśmy w stanie dowieźć każdemu tego pojemniku do własnej nieruchomości, bo takiej nie mamy możliwości technicznych, ani możliwości też finansowych, by to nas w sposób zdecydowany przedłożyło. Natomiast te pojemniki mieszkańcom dostarczamy bezpłatnie. Mieszkańcy mogą odebrać bezpłatnie. To nieprawda, bo pojawiła się informacja, że będą przez to śmieci droższe, ich odbiór. Panie redaktorze, zanim na to pytanie.
te pojemniki zostały zakupione przez samorząd gminny, czyli przez nas wszystkich, z podatków mieszkańców miasta i gminy Kępno, i będą stanowiły własność gminy Kępno. Natomiast firma, która odbiera odpady, to jest ta sama firma, którą mamy podpisaną umowę i ta umowa jest obowiązująca. Będzie kolejny przetarg. Czas pokaże, jak podejdziemy do rozwiązań dalszych. Mówienie, że odbiór odpadów będzie tańszy, jest nieporozumieniem. My mamy na niektóre rzeczy wpływ, jeżeli chodzi o podatek odpadowy, ale na zdecydowaną większość nie mamy takiego wpływu. Choćby na to, że opłata marszałkowska w tym roku za każdą tonę składowanych odpadów wzrosła nam o 100 zł. A tych odpadów trochę w ZZD w Olszowie składujemy. Cena paliw spadła, ale poszły w górę ceny najniższego wynagrodzenia w kraju. Przecież to lubią ludzie, którzy zarabiają pieniądze, z tego żyją. To wszystko, parę tych elementów musimy wkalkulować w stawkę podatku. Również musimy wkalkulować koszty tych właśnie transportu odpadów od mieszkańców do bramy z zakładu zagospodarowania odpadów i również od bramy zagospodarowanie tych odpadów przez spółkę ZZD Olszowa. Ja na ostatniej sesji informowałem, że no niestety spółka ZZD Olszowa nie pracuje tak, nie funkcjonuje tak, jakbyśmy my jako 13 udziałowców, my to w imieniu wszystkich 13 gmin tego chcieli, i no tu jest straty, bo druga kwatera oddana we wrześniu roku ubiegłego, jakoś zarząd spółki nie potrafi uzyskać pozwoleń, do dzisiaj tam nie jest ani jedna tona węgla odpadów składowana. I to dlatego ten system w tej chwili funkcjonuje drożej i my już dzisiaj stoimy, że spółka chce do nas wystąpić o rekompensatę z tytułu strat proporcjonalnie do ilości dostarczonych przez mieszkańców gminy Kępno odpadów i posiadanych przez gminę Kępno udziałów na poziomie o 1 300 000 zł. Nie było jeszcze spotkania udziałowców spółki, bo każdy z nas taką informację już nie sądzę, pozyskał. Żeby gminy w dobie pandemii tych wszystkich wpływów, raczej braków wpływów do gmin, chciały na to przystąpić. Panie dyrektorze, wbrew pozorom to nie jest bardzo prosta odpowiedź na to pytanie, dlatego że zawsze jest każdy z takiej sytuacji. Jest kilka rozwiązań. Jest możliwość dokapitalizowania spółki, wypłaty rekompensaty, co jedno i drugie jest związane z wydatkami pieniężnymi, możliwość poręczenia kredytu, jeżeli spółka by taki kredyt wystąpiła, czy pytanie, czy jakiś bank zadłużonej spółce będzie go chciał udzielić, umorzenie udziałów, ileś tam wariantów, sięgnięcie po kapitał zapasowy, ileś tam wariantów. Wariantów jest. Nie chciałbym tutaj na ten temat za dużo czasu naszym słuchaczom zajmować. W każdym razie proszę wierzyć, że nasze stawki, które utrzymują się od dłuższego czasu na poziomie 18 zł, należą do jednych, jak nie najniższych w powiecie kępińskim. Oczywiście zapewne zareaguje w tym momencie pani wójt Baranowa, gdzie ma stawkę o 2 zł, tylko że ja biorę pod uwagę naszą częstotliwość odbioru odpadów, to, że zawsze mieszkańcy mieli kuby, to my, gmina zakupywała teraz worki od dłuższego czasu dla mieszkańców, dystrybuowaliśmy te worki bezpłatnie i te rzeczy wpływają, że śmiem twierdzić, że nasz system gminy Kępno w tej chwili jest systemem tańszym. Proszę wziąć pod uwagę, jak samorządy ościennych gmin, jakie mają stawki. Będzie drożej? Pewnie będzie, na pewno podwyżka nas czeka, ale mogę zapewnić, że ona będzie tak skalkulowana przez samorząd, tak zweryfikowana i sprawdzona, żeby nie drenowała kieszeni mieszkańców. Czy podwyżka nie będzie związana z dostarczaniem kubów przez Absolutnie gminy? Nie. To już mamy skalkulowane. To mamy w tych środkach, które aktualnie dysponujemy. Czyli w stawce, którą teraz mieszkańcy płacą, tak, są ujęte te kuby. Ta nowa stawka będzie związana właśnie z sytuacją finansową spółki, z wynagrodzeniem, z kosztami pracy, funkcjonowania, z kosztami obsługi energii elektrycznej, z kosztami składowania odpadów. Jak to może być stawka na trening gminy Kępno? Nie chcę gdybać w tej chwili, bo nie chcę być odbierany przez wszystkich państwa jako osoba poważna i nie chcę się bawić we wróżbite.
To na koniec naszej rozmowy luźniejszy temat, imprezy kulturalne, raczej ich brak na terenie gminy Kępno do końca roku kalendarzowego. Tak to trzeba powiedzieć, bo imprezy masowe wiadomo, że kończą się późną jesienią. Taką decyzję podjąłem, żeby w tym roku samorząd kępiński nie, i jednostki mu podległe nie był organizatorem, czy też współorganizatorem lub też współorganizatorem jakichkolwiek przedsięwzięć koncertowych, wydarzeń kulturalnych, również, co najbardziej ubolewam, nad Festiwalem Trzech Kultur, nie będzie tych wydarzeń. Jest to związane i z sytuacją, z mniejszymi podatkami, wpływami z PIT-u, ale również ma na to sytuacja związana z koronawirusem, jaka występuje. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jest tu sprzeczność, chodzimy do sklepów, chodzimy do kościoła, bawimy się na placu zabaw, kryta pływalnia otwarta, etc. To wszystko funkcjonuje, to się zgadzam, a natomiast ja uważam, że zresztą nie tylko ja, jak koledzy samorządowcami, z którymi się spotykamy, wielu z nas podobnie twierdzi, że ten rok niech samorządy nie stwarzają sytuacji, na której nie mogą, nie mogłyby do końca zapanować. Ale też muszę panu powiedzieć, że tak ten czas pozwala na weryfikację wydatków, które dotychczas samorząd ponosił dla wielu organizacji, instytucji, również dla których samorząd jest organem założycielskim, do weryfikacji działalności tych wielu instytucji, klubów, organizacji sportowych, organizacji pozarządowych. Dziękuję bardzo. Burmistrz miasta i gminy Kępno był gościem porannego programu Radia Sód. Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego dnia. Dziękuję. Radio Sód. Twoje radio. Twoja muzyka.